Cześć, cześć kochani, tutaj wasza pogodynka i dzisiaj kucharzynka. A z drugiej strony pokaż się, Emka, operatorynka kamery. Dzisiaj robimy, kochani, burgul. Burgul to taka kasza jest, o. I to będzie ten, to będzie taki pilaw z burgula, tak jak robiłam z białego ryżu, to teraz właśnie zrobimy z burgula, z dodatkami. Możecie go nazwać jarzynowy, jak chcecie, możecie nawet mariolkowy. Szklana tego burgula. Dwie marchewki starte. Ścierałam osobiście. Tak. Trzy papryczki zielone, jedna czerwona, ostra jak diabli. I tutaj pora mamy, jednego tak na talarki. Tu na patelni głębokiej rozpuszczamy masełko. Gdzieś tak z łychę taką głęboką masła. I do tego trochę oleju. I co robimy? I wrzucimy na to porę najpierw, ale tutaj jeszcze mamy, wam dodam do składu łyżkę przecieru z pomidorów i przecieru z papryki oraz sól do smaku. I lecimy, kochani, szybciutko, elegancko, można się tym dobrze najeść. Jak ktoś chce, może sobie drobno pokrojone ziemniaczki tu dorzucić, troszeczkę mięska czy kiełbaski, to już wedle, że tak powiem, waszego widzimisię. Nowe pomysły są mile widziane. Jak coś, to możecie dosyłać swoje filmiki z wykonaniem w innej wersji lub w tej samej, co wam z tego wyszło. Na pewno to jest smaczne. Do tego można na przykład do sobie usmażyć, ja już mam tu gotowe, schabowe takie, z cycka kurzego oczywiście schabowe. Panie, co z orzechami dodam. No i dżadżyk. Dżadżyk już wam wcześniej na filmikach pokazywałam, jak się robi. Dobra, obsmażamy trochę pór. Szkoda, że nie czujecie, jak ładnie pachnie na tym masełku. No nie, Emka? No tak. No przyświadcz. No, te nasze filmiki w zeszłym roku też wysyłaliśmy. Możecie sobie wejść na naszą stronę, żeby nas na okrągło oglądać non-stop, że tak powiem, i sprawdzać nowe przepisy i stare też sobie przypomnieć. To możecie wejść na naszą stronę. To jest Alania, Polskie Biuro Podróży, Wujek i Mariolka. Zgadza się. Lub do naszej grupy wstąpić. Zawsze wszystkich chętnie, mile witamy i pozdrawiamy w naszej grupie. Wakacje. Turcja, Alania, Riviera Turecka. Tam tak będą jest. I przepisy, no i ten, kto jest, to wie, że na bieżąco mało podajemy tego, informacje. Od niedawna żeśmy się wtargnęłyśmy na Instagram też. Wujek i Mariolka. Z godnością osobistą. Wujek i Mariolka. I tam właśnie nagrywamy serial. Tak. To jest serial pod tytułem Stawka większa niż życie. Nie, a tak naprawdę Wujek i Mariolka nadaje. Znowu nadaje. No i tutaj sobie tak smażymy. Od czasu do czasu mieszamy. Ja to lubię zamieszać. No. Jak wszyscy wiedzą. Tak jest. I teraz tak, ale nie rozmiękczamy tego za bardzo, żeby było czuć to, co się tam znajduje w tym burgulu. Jak już nam się to lekko podsmaża, to co robimy? Dorzucamy ze startą marchewkę. Emka wpadła w szał, trochę za dużo jej starła, nic nie szkodzi, to wszystko witamina A. Plus E? Plus E, plus... Tak? Dobra, już nie wymyślamy. Plus karoten. Tak. Będziemy bardziej pomarańczowe, jak to zjemy. No i to wszystko razem sobie tak ładnie smażymy. Potem do tego dorzucimy, to już tak w skrócie wam powiem, tenże to burgul, też pomieszamy trochę. Jak już będzie burgul, to wtedy dodajemy pastę, te przeciery, tak? Tą pastę jeszcze pomieszamy. Dorzucamy jedną łyżeczkę soli i zalewamy to, zawsze w proporcji ja robię 1:2 w tym przypadku. Z białym ryżem 1,5. Tutaj, czyli na taką szklanę tego burgulu dolejemy 2 szklany wody. Zamykamy szczelnie i bezszczelnie z góry, aż się zacznie gotować. Jak się zacznie gotować, uchylamy delikatnie i na maleńkim gaziku, aż do wyparowania wody. Ale pachnie. A potem smacznie go zjemy. To chociemka, wyskoczymy tylko na balkon, pokażemy wam jeszcze, jaką mamy dziś pogodę. O taką o. O taką o. Lekko. Ale cieplusio jest. Wyjdź, nie bój się. Nie wypadniesz. Wiaterek jest, cieplusio, jak widać, okno na oścież otwarte. Dobra, ja spadam do kuchni, bo mi się burgul przypali. Pozdrawiamy was, jakieś 15 stopni mamy dzisiaj. No, spokojnie. No, jak widać. Buźka i do zobaczenia. Za mnie pomachaj. Nie, sama sobie pomachaj. O, machaj. Pa. Cześć.